Rynek zmiennych oraz stabilnych kryptowalut funkcjonują równolegle i wzajemnie się uzupełniają. Podczas gdy Bitcoin czy Ether, ze względu na bardziej spekulacyjny charakter, charakteryzują się bardzo dużą zmiennością, to stablecoiny, tak jak Tether czy USD Coin, są z założenia kryptowalutami, których wartość powinna oscylować wokół 1 dolara. Spełniają w ten sposób one funkcję bezpiecznej przystani, do której mogą udać się inwestorzy, którzy chcą zabezpieczyć swój kapitał podczas bardzo wysokiej zmienności na rynku klasycznych kryptowalut. Wnioski z naszych badań są następujące. Ujemne stopy zwrotu i zmienność na rynku tradycyjnych kryptowalut napędzają popularność stablecoinów. Inwestorzy z większym kapitałem są bardziej odporni na szoki, ale w obliczu dużych strat i niepewności na rynku również korzystają ze stablecoinów jako bezpiecznej przystani. Efekty przenoszenia zmienności na tym rynku są krótkotrwałe. Najsilniej występują w ciągu do 3 dni od szoku zmienności. Stablecoiny mają bardzo podobną funkcję. Mają utrzymywać swoją wartość względem parytetu, ale różnią się wieloma innymi cechami. Stworzyliśmy bazę danych, która agreguje stablecoiny pod względem różnych cech. W oparciu o bazę danych przeprowadziliśmy również badanie, którego celem było wskazanie cech charakteryzujących najbardziej popularne stablecoiny. Wyniki wskazują, że do grona najbardziej popularnych tokenów można zaliczyć te powiązane instytucjonalnie z platformami obrotu kryptowalutami, utrzymujące parytet do dolara amerykańskiego, notowane na odpowiednio dużej liczbie platform obrotu kryptowalutami, w tym na co najmniej 2 głównych platformach i handlowane w ramach relatywnie dużej liczby par kryptowalutowych, co najmniej 200. W jednym z naszych artykułów sprawdzaliśmy, czy rynek Bitcoina i Ethereum jest efektywny. Czyli sprawdzaliśmy, czy pewne wskaźniki fundamentalne na rynku kryptowalut pomogą nam zbudować skuteczne strategie transakcyjne. Jak się okazało, 2 wskaźniki okazały się bardzo skuteczne przy budowaniu strategii kontrariańskich. Na przykład wskaźnik NULP, Net Unrealized Profit and Losses, informuje nas, czy sieć ogólnie jest w stadium straty czy zysku. Zbudowaliśmy strategię, w ramach której kupowaliśmy kryptowaluty, gdy rynek był w fazie strat i sprzedawaliśmy, gdy rynek był w fazie zysków. Jest to klasyczna strategia kontrariańska. Okazało się, że przynosi ona bardzo dobre wyniki. Wskaźnik Sharpa jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku strategii pasywnej kupi-trzymaj zarówno na rynku Bitcoina, jak i na rynku Ethereum. To jest przykład strategii, która okazała się skuteczna. To wskazuje, że rynki nie są w pełni efektywne, przynajmniej na rynku Bitcoina i Ethereum w kontekście strategii, które badaliśmy. To oznacza, że na rynku kryptowalut, konkretnie na Bitcoinie i Ethereum, są możliwe strategie, które przynoszą wyższe zyski niż strategia pasywna kupi-trzymaj, oraz to oznacza, że rynki nie są w pełni efektywne w tych segmentach.